I jedziemy dalej z naszymi testami. Po prostu czuję się jak królik taki doświadczalny, robiąc na sobie te wszystkie testy dla Was. Ale zaufajcie mi, to jest dla mnie czysta przyjemność móc po prostu powiedzieć Wam naprawdę coś o kosmetyku, który no po prostu wiem sama z doświadczenia, że jest wart polecenia i wcale nie jest to żadna jakaś górna półeczka, jest to kosmetyk, uważam, że to są kosmetyki, które Wam teraz pokazuję, dostępne na każdą kieszeń, dla każdej z Was. Wspomnę Wam tylko, znaczy wspomnę, powiem Wam o tym, o czym wspomniałam Wam wcześniej. Mianowicie powiedziałam coś na temat, że to nie będzie propozycja, ale jeżeli są któryś z Was, tak, mieszkające w Polsce, nie mające koło siebie TK Maxa, nie posiadające jakiegośkolwiek dojścia do kosmetyków, tak jak z tych Fusion Beauty czy Too Faced i tak dalej, jeżeli byłybyście zainteresowane, to są świeże filmiki, które tak jak teraz to zakupiłam i robiłam Wam hole, tak one jeszcze niektóre być może są dostępne tu w sklepach. Jeżeli macie ochotę, jeżeli byście chciały, piszcie do mnie w komentarzach lub wiadomość prywatną, lub na Facebooku, lub gdziekolwiek indziej, na którymkolwiek z innych moich stronek. Piszcie do mnie, czy jeżeli jesteście zainteresowane, ja mogłabym się z Wami tak dogadać, że po prostu możecie mi po prostu przelać pieniążki, ja Wam zakupię to, co byście chciały i Wam to prześlę. Także jeżeli takie coś Was interesuje, to piszcie mi w komentarzach. Dla mnie nie ma to problemu, bo jak jadę kupować coś sobie, to co mi się stanie, że kupię coś dla Was, tak? Także jeżeli Was to interesuje, jeżeli chciałybyście, a jeszcze raz powtórzę, dlaczego to mówię? Dlatego, że sama mieszkałam w Polsce dość długo i wiem po prostu, że tam takich kosmetyków po pierwsze nie są dostępne, po drugie nie jesteśmy w stanie kupić ich, nawet jeżeli byśmy gdzieś znaleźli, nawet na stronie, to nie jesteśmy w stanie wydobyć takiej fajnej promocji, jak są w TK Maxie. Także jeżeli coś kosztowało 30 funtów, możemy mieć to za funtów 10, no to... To hello, tak? Także jeżeli Was to interesuje, jeżeli jesteście zainteresowane, piszcie mi w komentarzach lub w wiadomościach prywatnych. Ja to wszystko odczytam i tak jak mówię, no testów Face, kremy BB na pewno jeszcze były chyba w trzech odcieniach innych. Ten chyba, co ja brałam, to był chyba, jaki to był? To był, co to było? Powiedzcie mi, jak ja miałam. Nude Glow, kolorek, tam były jeszcze trzy jakieś chyba jaśniejsze, ale bardzo fajne. To jest Fusion Beauty, co chwilę oni tam wysypują coś nowego, więc być może też natrafię krem, o którym tutaj mam go koło siebie, ja go używam teraz codziennie. To jest Skin Food, ten lekkie nawilżenie. To jest ten z marshmallow ekstraktem z pomarańczą, przepraszam, Elderberry, co nie wiedziałam, co to jest, awokado i manukaone i w ogóle i w szczególe bardzo fajny nawilżający krem na dzień. No jest przecudny, jest po prostu przecudny, nakłada się go cudnie, skóra go fajnie wchłania, po prostu go połyka, że tak aż powiem, bo naprawdę jest, no jest genialny. Ja go będę używać, no może nie non-stop, bo ja lubię sobie właśnie testować kosmetyki, ale na pewno będzie to mój teraz ulubieniec tego miesiąca, więc jeżeli nagram Wam ulubieńców, o których zresztą prosicie, sypią mi się po prostu sterty Waszych propozycji, co byście chciały, z czego jestem przeszczęśliwa, że naprawdę piszecie do mnie, że jest Was coraz więcej, że wyświetlenia wzrastają, że pojawia się Was coraz więcej na Twitterze, piszecie mi wiadomości prywatne takie naprawdę przemiłe i no po prostu się cieszę niezmiernie, aż mi się po prostu, zobaczcie, aż mi się oczko trochę zeszkliły, ale to nic, bo naprawdę to jest strasznie fajne, że mogę coś, to co lubię, po prostu przekazuję Wam i jeżeli jeszcze Wy z tego coś wyniesiecie, no to po prostu nic więcej mi do szczęścia nie potrzeba. Także ja to wszystko robię dla Was, nie dla siebie. Tak, także ten kremik polecam Wam bardzo serdecznie. No i właśnie nie skończyłam tego pierwszego zdania, Boże. Czyli dlaczego ja Wam to polecam? Ponieważ te rzeczy są mało dostępne, a jeżeli są dostępne, to nie ma takich promocji. Więc jeżeli jesteście zainteresowane, jeżeli Was w ogóle ta moja propozycja w jakikolwiek sposób obchodzi, to piszcie mi w komentarzach i w wiadomościach prywatnych, dogadamy się. Także dla mnie nie ma problemu, jeżeli Wam w czymś będę mogła pomóc, coś Wam zakupić, czego nie dostaniecie tam, a bardzo byście to chciały. Część z Was właśnie pisze do mnie na temat Too Faced, czy właśnie tych Fusion Beauty, że tam na przykład w Polsce ich nie macie pod ręką. Także jeżeli Was to interesuje, to piszcie do mnie wszystko i po prostu się dogadamy. Także nie ma problemu.
Teraz tak, przechodzę do tematu głównego, czyli zrobiłam recenzję tych trzech pomadeczek z New York City. Ja kupiłam te trzy kolorki, dlaczego? Ja już Wam też wspominałam w holu kosmetycznym. To było w Super Drugu i tam jest teraz promocja 3 za 5. Także jedna pomadka kosztuje £1,99. Ja mam kolorki 405, 411 i 450, czyli czerwony, różowy i taki bardzo mocno różowy. Nie zwracajcie uwagi, że to mi będzie się w ogóle odcinało od reszty twarzy. Nie mam teraz make-upu, wszystko pozmywałam. Także zaczynam od najjaśniejszej. Pokażę Wam po prostu, jak się je aplikuje. Jest ich naprawdę sporo, są już fajne. Ja już je testuję, odkąd je kupiłam. Nie pachną, tak bardzo delikatnie pachną. Dobrze, jadę ten pierwszy. Nie mam nawet balsamu, nie mam nic. Nie mam balsamu z tego względu, że chciałam Wam pokazać, czy one podkreślają suche skórki, czy nie i tak dalej. Zobaczcie. Takie mam usta, bo jak to zabrzmiało. Ja Wam to pokażę. Bardzo blady, taki bardzo fajny. Bardzo fajne są te pomadki. Ja już je polubiłam. A wspominałam Wam, że ja nie lubię się malować. Nakładam specjalnie tak więcej. Dla lepszego efektu. Nakłada się je spoko. Ta jest taka bardzo naturalna. Daje nam kolorek taki leciutki, po prostu perłowy, różowy. O! Takie kremowe, fajne. Powiem Wam, że bardzo fajnie się je i aplikuje, i nosi, i wygląda tak. Tak się prezentuje ta pomadeczka. Nie wiem, to światło. Ale bardzo fajna. Polecam Wam bardzo serdecznie. Pozwólcie, że sobie przetrę teraz usteczka. Przetrę, ponieważ chcę Wam od razu... O, dobra. Super. Okej. To była ta pierwsza, to był numerek 411. Bardzo fajny kolorek. Teraz położę Wam tą czerwoną, pokażę Wam, jak się prezentuje. Ja Wam pisałam, żebyście mi napisały. Wspominałam Wam, że ja mam, to są moje takie naprawdę pierwsze z odważniejszych kolorków. No i widzicie, ja nie umiem nie gadać, poczekajcie. O! Tak, pierwsze z odważniejszych kolorków i ja prosiłam Was, żebyście mi napisały, czy mi pasują, czy nie. Wiadomo, nie do tej stylizacji, tak? Hello! Chociaż do tego króliczka jeszcze nie jest tak źle. Prezentuje się tak. Taki czerwony, taki dość, no dla mnie strasznie mocny, tak? Jeżeli miałabym tutaj jeszcze ciemniejszy trochę makijaż i jakieś fajne smoki, to powiem Wam, że super. Ja wczoraj na przykład miałam ją na ustach i pani mnie jedna nawet w mieście, po prostu w Primarku zaczepiła, pytając się, jaki mam kolor na ustach, ponieważ bardzo, bardzo ładny. Coś, one fajnie tak podkreślają biel zębów. To znaczy ja akurat mówię, ja Wam mówiłam wcześniej, że jestem w trakcie sobie wybielania zębów, także takiego fisia dostałam. No, oczywiście popijam kawę, ale bez kawy ja żyć nie mogę. Dlatego używam przeróżne pasty jeszcze też takie, no wiecie o co chodzi, nie? Żeby i kawa, herbata, i napalaczy nawet i tak dalej. Chociaż ja nie palę. Tak, także śmieszka prezentuje się tak. Naprawdę są bardzo fajne, ja już je bardzo polubiłam, są tanie, fajne i co chcieć więcej. Dobrze, ja to sobie wycieram, ja tu jestem przygotowana na wszystkie akcje. Dzisiaj po prostu jest jeden dzień wielki, taki testerowy. W króliczku jestem i czuję się jak króliczek, uwierzcie mi. Taki doświadczalny. Dobrze, że to już ostatnio właśnie chcę trzeć po tych ustach. Dobrze, i to jest ostatni kolor, ten właśnie, w którym pisałam Wam, że jest po prostu straszne, ale spoko. Na jakąś tam okazję na pewno go wykorzystam. Pigmentacja tych pomadek jest naprawdę fajna i co jeszcze, to jest plus ode mnie, dla New York City, za to, że utrzymują się naprawdę długo. Ja jestem w szoku. Ja nawet jak ten środek się, wiecie co, przetrze, wytrze, bo wiadomo, że w ciągu dnia jem, piję i tak dalej, to powiem Wam, że ten cały zarys tutaj i kolor ten po prostu zostaje na ustach. Zmazuje się tylko jakaś tam środkowa jego część. Wygląda tak. Nie wiem, bardzo Was proszę, powiedzcie mi, napiszcie mi w komentarzach, czy te trzy mi pasują, które mi nie pasuje według Was. No i cóż, i to jest taki teścik moich tych trzech nowych pomadeczek. Prosicie mnie o testy tych rzeczy, które zakupiłam, więc przechodzę
Przychodzę, wasza prośba jest dla mnie rozkazem, także przybyłam. Powiedzcie mi, jak wam się te testy podobają, czy w ogóle coś wam to daje do myślenia i czy to was skłania do tego, żeby któryś z tych kosmetyków przetestować, zakupić i sprawdzić. Także prezentuję się tak. Bardzo fajne, nie podkreślają skórek, delikatnie nawilżają. Ta fioletowa, wam powiem, wiecie co, ona jest fajna, ponieważ to jest Blue Rose i ona jest niby różowa, ale wiecie co, jak przypatrzycie się tak pod światłem, to ona jakby się mieniła na niebiesko. Ja nie wiem, o co chodzi. Chyba, że mi się w oczach mieni, ale chyba nie. Także to jest ta, jeszcze przypomnę wam ostatni raz. New York City 411 to jest Snow Cone i 450 Pure Coral. Także i ta czwarta, to, o której wam mówiłam w poprzednim filmiku, co użyłam, to jest ten balsamik z Moi. Także i w kolorku, jaki to on jest, kolorę Coral Reef. Także ja wam wszystko podlinkuję pod filmikami. Dobrze, moje drogie, przechodzę niedługo dalej do was, bo mam wam tyle dzisiaj do powiedzenia, że ohoho, wczoraj użyłam również coś z mojego Glossy Boxa, którego też będę z wami otwierać, to znaczy ja już go otworzyłam, powiem wam, ale dlaczego? Bardzo chciałam wam zrobić test i recenzję jednej z rzeczy, na którą tam w sumie się tak upolewałam, bo wydawała mi się bardzo fajna. A jestem ostatnio takim jakimś frykiem, jeżeli chodzi o włosy. O włosach też będzie i też wam powiem i zrobię wam recenzję tego Matrixa, którego powiedziałam, że wam o nim powiem, jak robiłam sobie laminowanie. Dobrze, kochane, bo się znowu rozgadam, jak nie wiem co, jak trajkotka jakaś. Za chwilę do was wracam, buziaczki. Pa!